a morderstwie. Bo to papieluszko dzisiaj, papieluszko, ale co z tego jak te mohery najpierw gadają, a potem syłówkami na policji. Stojące ujęcia i po to, żeby znaleźć się gadać. Swój jednak... Świadkowie Jehowy nie używają takich słów jak mohery. W autobusach, tramwajach, stołecznego miasta Warszawy. Jak pojedziesz do Anglo-Ameryki Białystok, jak posłuchasz, jak mówią Świadkowie Jehowy, bo tutaj Świadkowie Jehowy w Warszawie nie ma dzisiaj też nie było. Nie mówią gadać. Ewolucję, że zaczynacie od gadania, a potem od cegłówkami na policję rzucania. Maciej Skiby w filmie Wołyń, później też o filmie, w którym zagrałeś, czyli Jestem mordercą. Ale zanim to nastąpi, ja chciałabym na chwilę jeszcze wrócić do twojej działalności muzycznej. Doktor Misio to jest zespół, który założyłeś kilka lat temu i on świetnie sobie radzi. To jest zjawisko na pewno na naszej scenie muzycznej. Niezwykle charakterystyczne. Fantastyczne teksty Marcina Świetlickiego, tak, między innymi. I Krzysztofa Wargi. No właśnie, Krzysztofa Wargi. Zaprzyjaźnieni poeci, pisarze i na razie nie mamy zamiaru zmieniać autorów tekstów. Absolutnie. Przed tobą w grudniu koncerty, przed wami, a niebawem także płyta. Płyta kiedy wyjdzie? No, teraz nagraliśmy 13 utworów demo. Mamy nowego producenta muzycznego. Myślę, że dla naszych dotychczasowych, że tak się wyrażę, fanów, przyjaciół, to będzie absolutny szok. Nowy producent nazywa się Kuba Galiński. Poprzednie płyty zrealizowaliśmy z Olafem Davidlasowym. Były one bardzo mocne, ciężkie, takie mocno rock'n'rollowe, a tutaj czeka, myślę, wszystkich duże zaskoczenie. No właśnie, bo w takiej przerwie pomiędzy działalnością doktora Misio właśnie wyjdzie ta płyta, tak? Tak, znaczy no, z kolegą Davidlasowym postanowiłem... Właśnie słyszymy teraz. Leci nam jakiś... O, jest, to jest ten numer pod tytułem Andrzej. Przyjechał Andrzej, odjechał. No i to jest właśnie ten numer, który zagraliśmy jakby w hołdzie dla pana Andrzeja na festiwalu filmowym Opolskie Lamy i to było dla nas bardzo, bardzo ważne wydarzenie, ważny moment i to skupienie, w którym ludzie wysłuchali tego bardzo krótkiego numeru. Było dla nas czymś, tak jak powiedziałem, bardzo ważne. Ale to jest jeden z utworów, tam jest 40 numerów, jak mówisz, na tej płycie. Co, gdzie można będzie jej posłuchać? Już mówię, ja miałem coś takiego, że już kilka lat temu wpadłem na taki szalony, zwariowany koncept. Wiesz, patrząc to, co się dzieje dookoła, jak ten nasz język, którym my się porozumiewamy, jak on w niebywały sposób ubożeje. Że ludzie zaczynają się porozumiewać za pomocą pojedynczych słów, że za chwilę, nie wiem, będziemy dogadywali się za pomocą onomatopei, czyli i to będzie nasz język, którym się będziemy porozumiewać. Jak gdzieś znalazłem informację, że nie wiem, że teraz wiersze pisze się, że jest literacki konkurs SMS-owych wierszy na przykład i nie są to bynajmniej haiku. A sam byłem świadkiem... Ale to cię niepokoi? Wiesz, to niepokoi mnie to w sposób nieprawdopodobny. No i sam byłem świadkiem, kiedy, nie wiem, siedziałem z Krzyśkiem Wargą i dostał telefon i naprawdę wyraz jego twarzy, kiedy bezcenny, kiedy usłyszał, słucham, mam zostać członkiem jury, tak, tak, a co to za konkurs? Literacki konkurs tweetów? No, błagam cię, no po prostu to opada, no nie no, opada wszystko tak. Generalnie, a w rozgłośniach oczywiście, zwłaszcza tych komercyjnych. Poezja tweetów, dobra. Wiesz, już nie puszcza się no, utworów, które mają powyżej 3 minut, a patrząc na tendencje, jakby wyruszając taką futurystyczną podróż, to śmiem twierdzić, że za 10 lat w radiu będą utwory trwały mniej więcej właśnie 1,5 minuty max, ponieważ trzeba będzie tyle reklam puszczać, że reklamy będą dużo ważniejsze od muzyki, którą będą prezentowały rozgłośnie radiowe. A my tutaj rozmawiamy około 40 minut, nie wiem, czy wiesz. No tak, dlatego to jest wielkie, no po prostu, no,
wielkie szapoba dla tego programu, że, 24, tak, tak? Że możemy po prostu najnormalniej pod słońcem porozmawiać. I stąd też mój ten zwariowany pomysł. Nagraliśmy z Olafem Drigosowem totalnie eklektycznie muzyczną płytę, gdzie jest 40 piosenek utworów w systemie oczywiście wartych i brzydko. I każda z tych piosenek trwa od 30 sekund do niespełna minuty. Jak graliśmy z tym oporu na festiwalu, to gdzieś w internecie znalazłem informację, że w końcu ktoś nagrał płytę, gdzie piosenki są krótsze niż reklamy. Odmienili. To jest ogromny komplement, ale nie, piosenka jest, znaczy płyta jest absolutnie na serio. No tam momentami jest tam jakieś przymrużenie oko, jakiś rodzaj cudzysłowu, ale tak jak zawsze na teksty Warki Sielickiego, to o miłości, o śmierci, o starości, o przemijaniu, no o czym żeby innym. No, Krzysztof Warga, który właśnie z pisarza staje się powoli również recenzentem filmowym, bo jego recenzje filmowe bardzo chętnie są czytane i komentowane, zauważyłam. No i Krzysztof jest, oprócz tego, że jest znakomitym pisarzem, teraz wyszła jego najnowsza, ostatnia część węgierskiej trylogii, którą Państwu polecam, ale jego poprzednia powieść Masakra, no to jest naprawdę, to jest masakra, to jest kawał takiej literatury. Jak zresztą powiedział jakiś czas temu profesor Bralczyk, pisarz Warga jest jednym już z nielicznych, a może jedynym żyjącym dzisiaj polskim prozaikiem, który w sposób umiejętny potrafi napisać zdanie wielokrotnie złożone. Ja się jakiś czas temu przekonałem o tym na własnej skórze, ponieważ Krzysztof poprosił mnie, żebym przeczytał jego książkę pod tytułem Toksyny. Zrobił takiego audiobooka i naprawdę bardzo długo trudziłem się, żeby nagrać zdanie, które ten mniej więcej miało półtorej strony. I policzyłem, pokazałem mu to zdanie i to zdanie zawierało 49 przecinków. I to zdanie, żeby znaleźć jakąś logikę i jakąś frazę tego zdania, to nie była taka prosta sprawa. Na szczęście są jeszcze tacy twórcy jak Krzysztof Warga. Jeżeli ktoś nie chce brać udziału w konkursie poezji tweetowej, to proszę bardzo do książek. Ale chciałam w ten sposób zgrabnie przejść do filmu Wołyń, zresztą też właśnie recenzowanego przez Krzysztofa Wargę. Ten film, w którym zagrałeś rolę sołtysa Macieja Skiby, to jest właśnie zjawisko nie tylko filmowe, kulturalne, no, ale także w jakiejś mierze polityczne. Właśnie się dowiedzieliśmy parę dni temu, że film ten, który miał być pokazany w Instytucie Polskim w Kijowie, nie zostanie pokazany, ten pokaz został odwołany i pani dyrektor tego instytutu, pani Ewa Figel, poinformowała, że to jest, tak się stało, na usilne zalecenie ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych ze względu na troskę o porządek publiczny, tak ministerstwo to uzasadniało. Czy wydaje ci się, że to jest jakiś sygnał niepokojący, czy można się było tego spodziewać, czy też jest to jakaś już pierwsza oznaka tego, że ten film jednak nie będzie budował mostów? Wiesz, ja mam ogromną nadzieję, że jednak to, co powtarza Wojtek na każdym kroku, że film pod tytułem Wołyń ma być mostem, a nie murem pomiędzy Polską a Ukrainą. Tylko myślę sobie, że potrzeba nam czasu, krótko mówiąc, czyli że po tej premierze muszą opaść emocje. Cały czas czekamy i mamy ogromną nadzieję, że ten film jednak trafi, pewnie nie do powszechnego rozpowszechniania, tylko do jakiegoś takiego wąskiego, nie wiem, pojedynczych, ale najważniejsze jest to, żeby ten film mógł trafić i żeby Ukraińcy mogli go zobaczyć, ponieważ to naprawdę nie jest film skierowany przeciwko Ukraińcom, tylko przeciwko skrajnemu nacjonalizmowi. Ale posłuchajmy właśnie fragmentu dźwiękowego tego filmu i ta końcówka będzie bardzo charakterystyczna, będę chciała cię o nią zapytać. Фронту. Дезертир. Значить, свій. Нападні на нас вночі поїв звір. Оточені війська. Всюди жні бандери, а за ними українці.
tę grozę i te słowa najpierw szli banderowcy, później Ukraińcy, sąsiady. I teraz próbuję sobie wyobrazić właśnie pokaz tego filmu na Ukrainie i jakie reakcje może wywołać. Z jednej strony czas, aby pokazać prawdę, jak było, i zrobił to Wojtek Smarzowski w swoim filmie. Z drugiej strony postawmy się w roli tych widzów, prawda? Ukraińców, którzy też już z tymi zbrodniami nie mają nic wspólnego, są dziećmi, albo nawet bardziej wnukami tych ludzi, których to dotyczy, prawda? Którzy gdzieś, niektórzy z Ukraińców byli w te zbrodnie zamieszani, prawda? Więc zastanawiam się, czy jest jakiś sposób na to, żeby pokazując ten film, jednocześnie doprowadzić do dialogu z Ukraińcami. Nie ma innego sposobu, jak tylko skonfrontowanie się z prawdą, krótko mówiąc. Ponieważ to, co udało się Wojtkowi zawrzeć w tym filmie, co było bardzo trudnym zadaniem, to są proporcje, ponieważ mamy pokazaną rzeź wołyńską, mamy również pokazane akcje odwetowe Polaków na Ukraińcach. Natomiast najważniejsze są te proporcje, czyli jakby jaka była po obu stronach ilość zabitych, to raz, no i równie ważną rzeczą jest to, kto zaczął. Ja jestem bardzo ciekawy, muszę zobaczyć ten ukraiński serial, który właśnie nazywa Stolica Jakuba. Ten czteroodcinkowy serial, gdzie wydarzenia na Wołyniu są pokazane z ukraińskiej perspektywy. Myślę sobie... Ten serial jest pokazywany w telewizji ukraińskiej? Czy... Tak. Z tego, co słyszałem, są plany, aby został również pokazany w polskiej telewizji. Jestem bardzo ciekawy tego, jak wygląda wersja, którą zrealizowali Ukraińcy. Natomiast wiesz co, myślę sobie, że dla mnie oczywistą rzeczą jest to, że my perspektywicznie potrzebujemy dobrych stosunków z Ukrainą. Absolutnie. No, przypomnę, że Polska była pierwszym krajem, która uznała niepodległość Ukrainy w 1991 roku. Natomiast z niewiadomych dla mnie powodów, z dziwnie rozumianej politycznej poprawności, zwłaszcza kiedy od 27 lat Polska jest wolnym krajem, żaden z twórców nie odważył się zrealizować filmu o tamtych tragicznych wydarzeniach, a my jeżdżąc bardzo dużo z tym filmem po całej Polsce, zwłaszcza po tych miejscach, gdzie jest duża część kresowiaków, krótko mówiąc, i te spotkania z ludźmi, którzy pamiętają jeszcze te wydarzenia. To są naprawdę spotkania, które zostaną w mojej głowie, w moim sercu do końca życia. Jakby świadectwo z pierwszej ręki, które usłyszeliśmy z ust tych ludzi. Oni czekali na ten film. Oczywiście, że tak, a zostało ich już ich bardzo, bardzo mało, bo każdego dnia odchodzą. A ty masz szczególne prawo? Przepraszam, to jest hołd, który twórcy tego filmu oddali właśnie tamtym ludziom. Ty masz szczególne prawo, żeby o tym mówić, dlatego że twoja rodzina pochodząca ze Lwowa też uciekała przed rzezią wołyńską, prawda? Tak, zgadza się. Tego. Wiem o tym doskonale, ponieważ bardzo ciężko było namówić dziadków, no, babci Aniele i dziadka Franciszka Jakubików, którzy dokładnie tam spod Stryja, dokładnie w 1943 uciekali przed Ukraińcami. Ciężko było ich namówić do tego, żeby opowiedzieli o tamtych czasach. Ten strach, to przerażenie, trauma tamtych czasów, jak gdyby spowodowało to, że tylko takie strzępy informacji docierały od dziadków. Nie chcieli absolutnie wracać do tamtych chwil. Ja pamiętam, dla mnie takie piekielnie, wiesz co, byliśmy w Bydgoszczy z Wołyniem. Później mieliśmy umówione właśnie spotkanie z widownią i wyszedł taki starszy człowiek. Już były drzwi otwarte, skończył się film, leciały takie napisy już końcowe z charakterystycznym tematem muzycznym Mikołaja Trzaski. Otworzyły się drzwi, ludzie wyszli i wyszedł ten właśnie starszy mężczyzna, podszedł do mnie, tak mocno mnie złapał kurczowo za rękę i mówi: proszę pana, ja mam 95 lat, ja tam byłem, wszystko dokładnie tak tam było, jak pokazaliście, dziękuję, ale ja nie mogę z wami się spotkać. I poszedł, rozumiesz, łzy w oczach, no to taka scena, że jak sobie przypomnę, to mam po prostu, to mam ciarki.
No, w tym filmie też stworzyłeś rzeczywiście świetną rolę właśnie tego Macieja Skiby, który no, początkowo może nie budzić naszej sympatii, bo to jest sołtys bogaty, który zabiera młodą, śliczną dziewczynę ukraińskiemu chłopakowi, polską dziewczynę, Zosię zabiera, no, oni są zakochani, ten no, decyduje się na to, żeby się z nią ożenić, w związku z tym wbrew jej woli, ale kupuje ją. Za 10 tam mordów ziemi, za krowę, konia, chyba dwa świniaki, no ale zdaje się, że przepłacił, ponieważ niestety mój bohater nie wie o tym i na tym polega cała jego tragedia. A nie zdradzajmy. No, ale to taki początek, bo chodzi o to, że po prostu Maciej Skiba nie wie o tym, że Zosia kocha innego faceta. No tak. I to rzeczywiście później zdobywa naszą sympatię. Staje się, jest głównym bohaterem męskim tego filmu i rzeczywiście jesteśmy jakoś po jego stronie. Jakoś on, ten ukraiński chłopiec gdzieś nam znika z pola widzenia. Fantastyczna rola. Fantastyczną rolę również zagrałeś znakomitą i zasługującą na pewno na nagrodę w Gdyni za drugoplanową rolę. W filmie Jestem mordercą Macieja Pieprzycy. To jest film inspirowany jakoś luźno historią wampira z Zagłębia. O ile właściwie w dokumencie swoim Maciej Pieprzyca, dokument pod tym samym tytułem, on wyraźnie sugerował, że no, nie dokonał tej zbrodni prawdopodobnie ten właśnie oskarżony, czyli Marchwicki, to tutaj w tym filmie to jest bardziej zawieszone, mam wrażenie. Tutaj nie ma tej sceny, kiedy on mówi do sądu, no skoro tak mówicie, to chyba zamordowałem te kobiety, prawda? Czyli jakby tej sceny nie ma i to jest bardziej takie wieloznaczne. To jest bardzo ciekawe. Tak, bardzo mnie cieszy to, że tak jakby no, odebrała się tę historię, bo byłoby fajnie. Myślę, że teraz jesteśmy tuż przed premierą filmu Maćka Pieprzycy. 4 listopada. Tak, będziemy mieli teraz trochę pokazów w Katowicach, w Krakowie i myślę, że na tych pokazach, jeżeli tego Maciek nie zrobi, to ja będę pytał widowni, czy ktoś z Państwa uważa, że jednak mój bohater, a nazywam się w filmie Wiesław Kalicki, czy ten mój bohater zabijał te kobiety, czy też nie, ponieważ jest tam jakaś taka doza właśnie takiej nieoczywistości, niepewności, czy on jest katem tak naprawdę, czy ofiarą. Ale wiesz co, ja to jak zawsze wiesz, szukam w tych historiach i w tych postaciach, nie wiem, czy to jest kwestia przypadku, czy właśnie jakiegoś fatum, czy przeznaczenia, o którym rozmawialiśmy a propos prostych historii o morderstwie, że ja znam te historie również jakby z moich rodzinnych sytuacji, ponieważ moi dziadkowie jakby w końcu wylądowali w Gliwicach i od strony ojca i matki. Ja dokładnie pamiętam ten początek lat 70., kiedy była totalna psychoza na Śląsku, kiedy kobiety bały się wychodzić z domu po zmroku. Proszę Państwa, naszym gościem był, niestety już muszę powiedzieć, w czasie przeszłym Arkadiusz Jakubik. Szybko zleciało. A my Państwa zapraszamy do kin na prostą historię o morderstwie. W piątek wchodzi na ekrany, na Wołyń, który jest w kinach i 4 listopada film Jestem mordercą Macieja Pieprzycy. Tematy trudne, bardzo trudne, ale serdecznie Państwa zapraszamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Dobrej nocy Państwu. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu Minateka.pl. Autopromocja. Jury konkursu Książka Historyczna Roku nominowało 10 książek w kategorii Najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku i 10 w kategorii Najlepsza książka popularno-naukowa poświęcona historii Polski w XX wieku. Zapraszamy do internetowego głosowania na najlepszą książkę historyczną roku. Szczegóły na stronie www.książkahistorycznaroku.pl. Organizatorami konkursu są Telewizja Polska, Polskie Radio, Instytut Pamięci Narodowej i Narodowe Centrum Kultury. Autopromocja. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Przed mikrofonem Robert Kawka. Dobry wieczór. Minęła północ. Ministerstwo Obrony Narodowej dysponuje niespełna 1,5-godzinnym materiałem filmowym z miejsca katastrofy rządowego Tupolewa w Smoleńsku. Według ministra Antoniego Macierewicza z materiału filmowego można uzyskać informacje o innym przebiegu katastrofy niż znany. Samolot nie uderza w brzozę, nie odwraca się do góry kołami, odwrotnie. Samolot uderza podwoziem, wypuszczonym podwoziem, uderza o ziemię, wtedy następuje jego zapalenie się i odwrócenie. Taki opis wydarzeń przedstawia pan Putin.
Szef resortu Antoni Macierewicz powiedział, że po konsultacjach z prokuraturą będzie dążył do upublicznienia tego materiału. Jednak według niektórych mediów nagranie jest znane i dostępne w internecie już od 6 lat. Ta debata może zdecydować o wyniku wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. W nocy polskiego czasu w Las Vegas po raz trzeci i ostatni zmierzą się kandydaci w amerykańskich wyborach prezydenckich. Jak ten pojedynek widzą eksperci? O tym z Nowego Jorku specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Niemal wszystkie sondaże w Stanach Zjednoczonych pokazują, że w wyścigu do Białego Domu prowadzi kandydatka demokratów Hillary Clinton. Była pierwsza dama ma nawet 10% przewagi nad Donaldem Trumpem. This is Mr. Trump's last chance to do well now. To dla Trumpa ostatnia szansa. On nie musi robić niczego spektakularnego, ale musi oczyścić się z zarzutu, że nic nie wie o amerykańskiej polityce i sprawach zagranicznych. Personalne ataki, którymi się posługiwał, zwłaszcza w drugiej debacie, nie wystarczą już do zwycięstwa. Probably won't be enough to bring him victory. Mówi politolog renomowanego Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku profesor Donald Green. Jak dodaje Hillary Clinton, do zwycięstwa w wyborach wystarczy już tylko unikanie błędów. Ostatnia prezydencka debata potrwa 90 minut, tyle samo ile dwie poprzednie. Poprowadzi ją prezenter telewizji Fox News Chris Wallace. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Nowy Jork. A wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych zaplanowane są na wtorek, 8 listopada. Lądownik Schiaparelli jest już na Marsie. W stronę czerwonej planety wyniosła go europejsko-rosyjska misja ExoMars. 3 dni temu lądownik oddzielił się od statku matki i ruszył w stronę planety. Sygnał potwierdzający lądowanie jednostki odebrała stacja naziemna w Indiach. Poinformował o tym przedstawiciel Rosyjskiego Instytutu Badań Kosmicznych. Misja rozpoczęła się 5 roku temu. Specjalnie wybrano tę część roku na lądowanie Schiaparellego ze względu na trudne warunki panujące aktualnie na Marsie. Lądownik ma 2 zadania. Po pierwsze, jego lądowanie to test przed wysłaniem na Marsa łazika. Po drugie, przez kilka dni, aż akumulator mu nie padnie, będzie zbierał informacje dotyczące atmosfery Marsa i szukał ewentualnych znaków życia. Pomoc ma w tym między innymi kamera, w której powstanie zaangażowani byli Polacy, mówi Małgorzata Michalska z Centrum Badań Kosmicznych. Tutaj w naszym instytucie został opracowany blok zasilający kamerę o wysokiej rozdzielczości. Misję do spełnienia ma też statek matka, który będzie krążył wokół Marsa przez przynajmniej 5 najbliższych lat, wyjaśnia Paweł Wajer z Centrum Badań Kosmicznych. Orbiter dopiero zacznie wysyłać dane naukowe w styczniu 2017 roku. Stacja matka krążąca wokół Marsa będzie pracowała przynajmniej do momentu wysłania przez Europejską Agencję Kosmiczną łazika na czerwoną planetę. Sylwia Białek, Polskie Radio. W tym roku więcej Polaków miało kontakt z obcokrajowcami niż rok wcześniej. Jesteśmy bardziej przychylni Ukraińcom, tracimy za to zaufanie do Arabów i mieszkańców Afryki. Mamy też obawy związane z napływem obcokrajowców do Polski. To wyniki raportu Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji dotyczącego postaw Polaków wobec cudzoziemców. Badania pokazały, że wzrosła liczba Polaków, którzy mieli w tym roku kontakt z cudzoziemcami, mówi Anna Rostocka z Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji. W zeszłym roku było to niecałe 19%, a więc właściwie 1/5 Polaków, natomiast w tym roku było to już 28%. Z badań wynika, że Polacy mają obawy związane z napływem cudzoziemców do Polski. Krzysztof Chmielewski z Ipsos wyjaśnia, że obawy te dotyczą głównie kwestii bezpieczeństwa. Ale także są to obawy dotyczące lęku o stratę miejsca pracy, ale również takie jakby o podłożu ideologicznym związane z zagrożeniem dla naszej kultury, dla naszej wiary, religii. Anna Rostocka tłumaczy, że najmniej obaw dotyczących cudzoziemców mają ci Polacy, którzy bezpośrednio spotykają obcokrajowców. Najwięcej obaw mają te osoby, którą swoją wiedzę na temat imigrantów czerpią na przykład z mediów, czy też z opowieści różnych innych osób. Polacy spotykają cudzoziemców w miejscu zamieszkania, w pracy i w szkole. Najczęściej do czynienia mają z Ukraińcami, Niemcami i Wietnamczykami. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Prognoza pogody. W nocy na zachodzie Polski zachmurzenie umiarkowane i duże. Początkowo gdzieniegdzie słabe opady deszczu, a po północy miejscami mgły. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże i okresami opady deszczu, a wysoko w Tatrach śniegu. Temperatura od +3 do +7 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po północy. Dziś mamy czwartek, 20 października, 294 dzień roku. Imieniny obchodzą Irena, Aurora i Jerzy. Słońce wzejdzie o dziś 9 minut po godzinie 7. Elwira Kaganowicz, Robert Kawka, dobry wieczór. Zapraszamy na noc w Polskim Radiu 24. A teraz czas na magazyn informacyjny. 24 godziny w Polsce i na świecie. 24 godziny w Polsce i na świecie. Polskie Radio 24. Powtórka programu.
a w programie m.in. Henryka Bochniarz, nową przewodniczącą Rady Dialogu Społecznego. Zdaję sobie sprawę, że ten następny rok to jest bardzo ciężka praca. Budżet na przyszły rok zapewni bezpieczeństwo finansowe państwa i rozwój gospodarczy, zapewnia wicepremier Mateusz Morawiecki. Chcemy, żeby to był budżet dla ludzi, dla przedsiębiorców, dla obywateli, dla klientów, dla pacjentów, również dla rolników. Ostatnie pożegnanie jednego z najwybitniejszych polskich reżyserów. W Krakowie odbył się pogrzeb Andrzeja Wajdy. Wszyscy czujemy, kochany Andrzeju, że duchem pokonałeś doczesną formę. Witold Tabaka, zaczynamy. Polskie Radio 24. 24 godziny w kraju. Prezydent Andrzej Duda jest zadowolony z działalności Rady Dialogu Społecznego. Podczas uroczystego posiedzenia Rady, zwołanego w rocznicę jej ukonstytuowania, prezydent powiedział, że jest to ciało bardzo potrzebne. Podkreślił, że Rada jest forum dialogu pracowników, pracodawców i rządu. Omawia się tam projekty ustaw i wypracowuje rozwiązania potrzebne w naprawie Rzeczpospolitej i korzystne dla społeczeństwa. Ten dialog jest niezwykle potrzebny i partnerom społecznym, i przedstawicielom pracodawców, ale także jest potrzebny polskiemu rządowi po to, żeby omówić problemy, po to, żeby omówić i ocenić projekty ustaw, po to, żeby wprowadzać takie rozwiązania, które nie tylko spotykają się z akceptacją ze strony partnerów społecznych i przedstawicieli pracodawców. Prezydent życzył Radzie, aby jej działalność była korzystna dla Polski i społeczeństwa. Wyraził też nadzieję na dalszą dobrą współpracę z Radą. Andrzej Duda powołał w skład Rady szefową gabinetu politycznego premiera Elżbietę Witek. Powiedział, że jest jako blisko współpracownik premier Beaty Szydło, będzie ważnym uczestnikiem prac tego gremium. Sama premier zapowiedziała wspieranie polskich przedsiębiorców. Mówiła, że będzie to możliwe w ramach planu zrównoważonego rozwoju realizowanego przez jej gabinet. Zakłada on pobudzenie rozwoju polskich przedsiębiorstw. Beata Szydło mówiła, że dotychczasowe projekty rządu, takie jak program Rodzina 500+, czy ten o płacy minimalnej, wspierały rodziny. Teraz czas na to, byśmy przede wszystkim myśleli o wspieraniu polskich przedsiębiorców. Te dylematy, które pojawiają się zawsze wtedy, kiedy zastanawiamy się, w jaki sposób poprawić los pracowników z jednej strony, a z drugiej strony zaraz pojawia się dylemat, co zrobić, żeby nie odbiło się to w znaczący sposób na funkcjonowaniu polskich przedsiębiorstw. Plan odpowiedzialnego rozwoju, który realizuje polski rząd, ma dać nam wszystkim możliwość realizacji ambitnych planów gospodarczych. W Radzie zasiadają przedstawiciele rządu, organizacji pracodawców oraz związków zawodowych, a także przedstawiciele prezydenta, Narodowego Banku Polskiego i Głównego Urzędu Statystycznego. Pierwszym przewodniczącym Rady został szef Solidarności Piotr Duda. Teraz po roku przewodnictwo obejmie strona pracodawców. Reprezentować ją będzie Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan. Zgodnie z ustawą o Radzie Dialogu Społecznego przewodniczący zmieniają się co roku. Są to na przemian reprezentanci związków zawodowych, pracodawców i rządu. Minister Elżbieta Rafalska, podsumowując rok działalności Rady, mówiła, że powołanie tego gremium stanowiło nowe otwarcie w relacjach rząd, pracodawcy, pracownicy. Do najważniejszych uchwał podjętych do końca września we współpracy ze stroną społeczną minister Rafalska zaliczyła tę likwidującą tzw. syndrom pierwszej dniówki, ustalenie stawki godzinowej, która od nowego roku wyniesie 13 zł, czy uregulowanie krótkoterminowej pracy w Polsce obywateli Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Gruzji, Armenii czy Rosji. Były też inne uchwały wspierające politykę rządu, mówiła minister Rafalska. Nie mniej istotne ze społecznego punktu widzenia były uchwały w sprawie polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej oraz systemu handlu uprawnieniami do emisji, uchwała w sprawie problemów funkcjonowania hutnictwa stali oraz niezbędnych działań ukierunkowanych na poprawę konkurencyjności sektora stalowego. Minister przypomniała, że strona rządowa współpracowała z Radą także m.in. przy takich projektach jak pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, program 500+, czy delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług.
Prezydent Andrzej Duda dziękował szefowi Solidarności Piotrowi Dudzie za rok kierowania Radą i za to, że był w stałym kontakcie z prezydentem. Miałem to poczucie uczestnictwa jak gdyby w tym procesie dialogu właśnie poprzez obecność mojego przedstawiciela w Radzie z jednej strony, ale z drugiej strony także poprzez właśnie stały i życzliwy kontakt z panem przewodniczącym. Dobre ułożenie tego wszystkiego w pierwszym roku ma znaczenie niezwykle istotne. Także bardzo serdecznie dziękuję i gratuluję panu przewodniczącemu tego roku pracy. Prezydent pogratulował też szefowej Konfederacji Lewiatan Henryce Bochniarz, którą pracodawcy wyznaczyli na przewodniczącą Rady w kolejnym roku. Zdecydowanie musi być teraz kolej na przedsiębiorców. Trzeba się poważnie zająć sprawą tego, w jaki sposób umożliwić, nazwijmy to taką eksplozję kapitału społecznego w naszym kraju, w znaczeniu inwencji, w znaczeniu kreatywności. Wierzę w to, że w ramach strategii dla odpowiedzialnego rozwoju, w ramach planu pana premiera Morawieckiego, który teraz realizuje rząd pani premier Szydło, ta możliwość zostanie zrealizowana. Także cieszę się, że pani Henryka Bochniarz będzie przewodniczyła Radzie w tym roku. Prezydent zwrócił się z prośbą do Henryki Bochniarz, by utrzymywała z nim stały kontakt. Jak mówił, dialog w ważnym dla kraju, ważnych dla kraju sprawach leży mu na sercu. Szef Solidarności podsumował podczas posiedzenia rok swojego przewodniczenia temu gremium. Piotr Duda wyraził zadowolenie, że do tej pory udało się uchronić Radę Dialogu Społecznego od konfliktu politycznego. To jest dla nas bardzo ważne i bardzo cenne, że tu politycy, jak to się mówi po naszemu, nie zamieszali nam. Jestem o tym przekonany, że pani przewodnicząca Henryka Bochniarz będzie to kontynuowała, bo taka jest nasza rola. A tam, gdzie jest konflikt, tam, gdzie są trudne sprawy, tam politycy potrafią lub chcą przynajmniej próbować cokolwiek zamieszać. To nam się udało, że faktycznie byliśmy poza sporem politycznym, był spór, ale merytoryczny. Piotr Duda zaznaczył, że dzięki wsłuchiwaniu się w argumenty różnych stron, dzięki dialogowi udało się w Radzie załatwić wiele bardzo ważnych spraw. To byłoby jeszcze do niedawna nie do pomyślenia, że wspólnie jest jedno stanowisko Rady Dialogu Społecznego dotyczące stawki godzinowej, dotyczące klauzuli społecznej w prawie zamówień publicznych, dotyczące stanowiska w sprawie pakietu klimatycznego. To są takie trzy główne, fundamentalne sprawy, które nam się, słuchajcie, udało. To jest naprawdę sukces, a tam, gdzie nie możemy porozumieć się, nie ma tego konsensusu, ale jest dialog i rozmowa. Piotr Duda zaznaczył też, że partnerzy społeczni czują niedosyt w sprawie dialogu dotyczącego strategii odpowiedzialnego rozwoju. Henryka Bochniarz mówiła podczas jubileuszowego posiedzenia Rady, że zastąpienie Komisji Trójstronnej Radą Dialogu Społecznego ustawiło w nowym, lepszym świetle wszystkie strony dialogu. Przez to zrównoważenie stron nastąpiła taka autentyczna współpraca związków zawodowych, pracodawców i rządu i mam nadzieję, że to się dalej utrzyma. W każdym bądź razie zdaję sobie sprawę, że ten następny rok to jest bardzo ciężka praca, bo po pierwsze my musimy zastanowić się, jakie elementy ewentualnie powinny ulec zmianie, chociażby afiliacja wojewódzkich rad dialogu. Henryka Bochniarz podkreśliła, że kolejne spotkanie Rady powinno się odbyć jak najszybciej, ale nie wyznaczyła jeszcze terminu. Na temat tej rocznicy rozmawiali goście Pulsu Gospodarki w Polskim Radiu 24. Zdaniem profesor Elżbiety Mączyńskiej z Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Rada Dialogu Społecznego to potrzebna instytucja. Tym bardziej, że w Polsce mamy do czynienia przez cały okres transformacji. Właściwie było takie zjawisko, które ekonomiści określają jako słabe zakorzenienie społeczne gospodarki. Czyli mieliśmy wzrost gospodarczy, a nie rozwiązywaliśmy wielu problemów społecznych, które się nawarstwiały, demograficzne i inne, mieszkaniowe. I teraz one występują z większą siłą i są trudniejsze do rozwiązania. Tego typu rada może ostrzegać, może zwracać uwagę na ten brak zakorzenienia społecznego i negatywne konsekwencje dla gospodarki. Rok funkcjonowania Rady Dialogu Społecznego pozytywnie ocenił analityk domu maklerskiego mBanku Rafał Sadoch. Gdy porównamy do tego, co się działo w Komisji Trójstronnej, no to tam praktycznie prace nie funkcjonowały. Także ten pierwszy rok Rady Dialogu Społecznego, bym powiedział, nawet bardzo intensywny. Wydaje się, że ta praca jest lepsza niż to było wcześniej. Wydaje się, że faktycznie te projekty są konsultowane i mają jakiś wspólny konsensus. Tak chociażby było w przypadku zmian, jeśli chodzi o rynek pracy. Dogadywała się strona związkowa z pracodawcami. Jak widać, można.
24 godzinach kolejne informacje. Polska gospodarka ma urosnąć o 3,6%, a ceny o 1,3%. To główne założenia planu finansów publicznych na przyszły rok. Budżetem zajmowali się dziś posłowie. Wicepremier Mateusz Morawiecki powiedział w Sejmie, że budżet na przyszły rok zapewni bezpieczeństwo finansowe państwa, a jednocześnie rozwój gospodarczy. Całość naszego budżetu konstruujemy tak, żeby w dużym stopniu rzeczywiście on był nie dla wskaźników, tak jak trochę elity III Rzeczpospolitej, prawda, patrzyły na budżet, czy wskaźniki rosną. Chcemy, żeby to był budżet dla ludzi, dla przedsiębiorców, dla obywateli, dla klientów, dla pacjentów, również dla rolników. Minister Finansów i Rozwoju zapowiada wzrost wydatków na rzecz polskich rodzin. Blisko 40 miliardów złotych łącznie w 2017 roku. Jest to pomoc bez precedensu dla wszystkich polskich rodzin, w tym oczywiście 23,6 miliarda na pomoc dla 500+. Przyszłoroczne dochody mają sięgać ponad 325 miliardów złotych. Wydatki zaplanowano na ponad 384 miliardy. W budżecie założono, że płace wzrosną o 5%. Przyszłoroczny budżet to gwarancja dalszej realizacji obietnic wyborczych PiS-u, zapewnił w sejmowej debacie nad budżetem poseł tej partii Jacek Sasin. Jacek Sasin, szef Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, mówił, że założenia budżetu są realistyczne. Jest przełożeniem na język liczby mechanizmów finansowych w konkretnej deklaracji, które złożyło Prawo i Sprawiedliwość Polakom, obywatelom naszego kraju. Te obietnice Prawo i Sprawiedliwość konsekwentnie realizuje i będzie realizować również w roku przyszłym. Ten budżet jest budżetem optymistycznym, ale to nie jest optymizm niepoparty rzeczywistością. To jest optymizm, który ma bardzo mocne fundamenty, jest oparty na realiach. Poseł Jacek Sasin mówił, że mimo obaw opozycji budżet państwa stać na zapowiadane wydatki, w tym program Rodzina 500+. Przez 8 ostatnich lat często Polacy słyszeli, że się nie da. A nawet jeśli się da, to może nie teraz, może w bliżej nieokreślonej przyszłości. A kiedy, szanowni państwo, jeśli nie teraz? Polska gospodarka po prawie roku rządów Prawa i Sprawiedliwości jest wyjątkowo silna i stabilna. Bezrobocie jest najniższe od ćwierćwiecza. Bardzo się cieszę, że posłów opozycji cieszą te sukcesy rządu. Nas też to cieszy. Tymczasem Platforma Obywatelska zapowiada, że nie poprze projektu przyszłorocznego planu finansów państwa. Były wiceminister finansów Janusz Cichoń zapowiedział, że budżet jest zbyt optymistyczny. Zdaniem posła PO wzrost gospodarczy i inflacja będą niższe niż zakłada rząd. Ten deficyt tak jest zbyt duży, biorąc pod uwagę warunki, w jakich dzisiaj znajduje się polska gospodarka. Deficyt ma wynieść 2,9%. Warto pamiętać, że przekroczenie 3% to jest wejście w procedurę nadmiernego deficytu. Naszym zdaniem ten budżet jest po prostu nierealny. On się opiera na slajdach i opowieściach z krainy mchów i paproci. Paulina Henning-Kloska z Nowoczesnej mówiła, że rząd źle szacuje zakładane wpływy z podatków. Miało być 5 miliardów złotych z podatku bankowego, wyszły 3. Miały być 2 miliardy złotych z podatku handlowego, wyszło 0. Tak samo będzie z nową ustawą o VAT, której efekty wpisaliście w przyszłoroczny budżet, a której jeszcze tak naprawdę nie znamy. Mówiliśmy, że nie dacie rady. Mieliśmy rację. Genoveva Tokarska z PSL-u największe zastrzeżenia miała do wysokości deficytu, który w przyszłym roku będzie miał wynosić 60 miliardów złotych. Deficyt stanowi aż 2,9% PKB przy progu 3-procentowym zagrażającym wprowadzeniu procedury nadmiernego deficytu. Dla porównania przypomnę deficyt za rok 2015, który wyniósł 42,6 miliarda. Nie ma żadnego racjonalnego uzasadnienia wzrostu deficytu o prawie 30% w stosunku do 2015 roku. Elżbieta Borowska z Kukiz 15 zarzuciła rządowi, że zmarnował swoją szansę. Rząd miał wielką szansę, żeby po raz pierwszy uchwalić budżet proobywatelski. Niestety ten projekt, który otrzymaliśmy, to jest budżet straconych szans i złamanych obietnic wyborczych i to jest budżet antyobywatelski. Prezydent Centrum imienia Adama Smitha Andrzej Sadowski ocenia, że przyszłoroczny budżet utrzymuje nadmierne regulacje dla przedsiębiorstw.
Andrzej Sadowski uważa, że budżety na kolejne lata, w tym przyszłoroczny, ograniczają możliwości polskich przedsiębiorców. Przed rokiem 2008 ten wzrost był na poziomie 6% i więcej ze względów też na mniejszy poziom regulacji, jaki był w polskiej gospodarce. Stąd jeżeli się nie uwolni gospodarki, to ten budżet i różnego rodzaju plany rządu będą musiały się liczyć z ograniczeniami finansowymi. To tylko realna, uwolniona gospodarka polska może sfinansować wszystkie te bardzo ambitne plany socjalne. Andrzej Seremet i Jarosław Gowin na liście świadków Komisji Śledczej do wyjaśnienia sprawy Amber Gold. Członkowie komisji zdecydowali, że w sumie wezwą 17 osób związanych z wymiarem sprawiedliwości. Lista nie jest zamknięta. Pierwsze przesłuchania rozpoczną się 8 listopada. Zdaniem komisji pierwszą osobą przesłuchiwaną przez komisję powinna być Barbara Kijano z prokuratury rejonowej w Gdańsku. Przewodnicząca komisji Małgorzata Wasserman z PiS-u wyjaśniła, że zajmowała się ona sprawą Amber Gold po zawiadomieniu Komisji Nadzoru Finansowego. W ocenie przewodniczącej komisji przesłuchanie prokurator potrwa cały dzień. O ile uda się zakończyć w ciągu jednego dnia jej przesłuchanie, będziemy chcieli przesłuchiwać w taki sposób, żeby wyjaśnić wszystkie okoliczności, natomiast z góry zapowiadam, słuchając wcześniejszych konferencji, że ja nie dopuszczę do zadawania pytań, które nie mają związku ze sprawą Amber Gold, więc przeciągać na pewno nie będziemy. Wiceprzewodniczący komisji Marek Suski z PiS-u poinformował, że komisja śledcza podjęła uchwałę o odtajnieniu protokołów z posiedzeń komisji do spraw służb specjalnych, które zajmowały się sprawą Amber Gold w poprzedniej kadencji. Odniósł się też do zarzutów posła komisji z PO Krzysztofa Brejzy na temat utajnienia dzisiejszych obrad. Na posiedzeniu komisji pan poseł Brejza nie miał zastrzeżeń co do tego, że nie moglibyśmy skompletować listy świadków, których chcemy wezwać, ponieważ uzasadnienia są wynikiem dokumentów, które mają klauzulę tajności, więc jego zarzut, że komisja nie pracowała w trybie jawnym, jest nieoparty o fakty i o stronę prawną. Nie mieliśmy innego wyjścia, musieliśmy tę dyskusję przeprowadzić w trybie niejawnym, ale podjęliśmy uchwałę o odtajnieniu tych dokumentów. Posiedzenia komisji mają się odbywać zarówno w tygodnie sejmowe, jak i te, gdy obrad nie ma. Członkowie komisji mówili, że przesłuchania świadków z przyjętej dziś listy potrwają do stycznia. Wtedy należy się spodziewać przesłuchania byłego prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta oraz Jarosława Gowina, który w rządzie PO-PSL był ministrem sprawiedliwości. Kolejne posiedzenie komisji śledczej odbędzie się jutro rano. W ocenie posła Krzysztofa Brejzy z Platformy nie ma uzasadnienia dla tajności obrad komisji do spraw afery Amber Gold. Amber Gold. Komisja obradowała dziś w Sejmie bez udziału dziennikarzy. Krzysztof Brejza powiedział, że w poprzednich komisjach śledczych wnioski dowodowe dotyczące przesłuchań świadków zawsze były jawne. Jak podkreślił, nie było tam rzeczy o charakterze ściśle tajnym, które uzasadniałyby niejawny tryb ustalania, kto będzie świadkiem. Jest to pierwszy tego typu przypadek w historii polskiego parlamentaryzmu. Czego PiS się boi, nie wiemy jeszcze, chociaż w miarę zbliżania się do istoty problemu Amber Gold wychodzą nowe fakty na światło dzienne. Dzisiaj przyjęliśmy listę świadków. Wzywany będzie pan minister Gowin, wzywany będzie pan prokurator generalny, ówczesny Andrzej Seremet, również grupa prokuratorów odpowiedzialnych za zaniedbania prokuratury. Krzysztof Brejza powiedział, że będzie dążył do wyjaśnienia, jak doszło do tego, że pismo z Komisji Nadzoru Finansowego o zagrożeniu związanym z działalnością spółki Amber Gold, adresowane do ówczesnego prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta, nie dotarło do niego. Członek komisji zapowiedział, że pytani o to będą prokuratorzy z otoczenia byłego prokuratora generalnego. Komisja weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji w Warszawie może zacząć działać w pierwszym kwartale przyszłego roku. Powiedział o tym w Polskim Radiu 24 wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Podkreślił on, że komisja ma weryfikować decyzje organów administracyjnych i nie będzie wyręczać wymiaru sprawiedliwości. Mamy do czynienia z dodatkowym elementem, jeżeli mamy do czynienia z systemem quasi-mafijnym, wówczas potrzeba wyderzenia wszystkich organizmów państwa, aby z tym sobie poradzić. I tutaj w tym wypadku należy to jasno podkreślić, że uprawnienia tej komisji absolutnie w niczym nie uchybiają uprawnieniom pozostałych organów. Wiceminister Marcin Warchoł dodał, że działalność komisji nie będzie politycznym rewanżem.
Chodzi o rewanż, chodzi o wyjaśnienie sprawy, w której mamy do czynienia z niebagatelnym problemem, chyba z jakim żaden kraj Unii Europejskiej w tej chwili się nie boryka. W stolicy 40-milionowego niemal kraju mieliśmy do czynienia przez lata z systemem, zorganizowanym systemem oszukiwania. Jak powiedział wczoraj wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki, komisja, która zbada decyzję w sprawie reprywatyzacji w stolicy, będzie miała większe uprawnienia niż sejmowa komisja śledcza. Będzie mogła nie tylko przesłuchiwać, ale też nakładać obowiązek wypłaty rekompensat czy dokonywać wpisu nieruchomości do ksiąg wieczystych. Uczestnicy debaty w Polskim Radiu 24 powiedzieli, że powstanie komisji weryfikacyjnej pozwoli naprawić część nieprawidłowości reprywatyzacyjnych w stolicy. Lider Stowarzyszenia Miasto jest Nasze, Jan Śpiewak, i prawnik dr Tomasz Luterek podkreślali, że sądy podejmowały w tej sprawie patologiczne decyzje. Jan Śpiewak wskazywał, że mimo braku szczegółów, reprezentowany wczoraj przez Prawo i Sprawiedliwość pomysł powołania komisji weryfikacyjnej jest krokiem w dobrym kierunku. Platforma Obywatelska sama proponowała taką komisję weryfikacyjną, tylko na poziomie Rady Miasta i ta propozycja nie została wtedy przegłosowana, bo Platformie zabrakło 2 głosów na Radzie Miasta. Oczywiście ta komisja weryfikacyjna proponowana przez PiS ma mieć dużo większe kompetencje, no ale nie ulega wątpliwości, że trzeba iść, moim zdaniem trzeba iść w podobnym kierunku. Zdaniem Jana Śpiewaka dopiero po przedstawieniu projektu ustawy w tej sprawie będzie można powiedzieć, czy komisja jest zgodna z konstytucyjnym porządkiem prawnym. Gość Polskiego Radia 24 przyznał, że nie wie, ile decyzji reprywatyzacyjnych podjęły sądy, a ile Urząd Miasta Warszawy. Dodał jednak, że zna przykłady skandalicznych decyzji sądów. Zdaniem Jana Śpiewaka trzeba się przede wszystkim przyjrzeć pracy sądów administracyjnych. Także dr Tomasz Luterek uznał, że powołanie komisji jest dobrym pomysłem. Absolutnie uważam, że jest to krok w dobrym kierunku, dlatego że jakby pozostawienie tej kwestii reprywatyzacyjnej, to o czym mówił Jan Śpiewak, że toczy się tyle postępowań prokuratorskich, potrzebna jest jakaś instytucja, jakiś organ, jakieś ciało pomiędzy, tak, które rzeczywiście to będzie spinać i co najważniejsze, przeprowadzi to w sposób transparentny. Tomasz Luterek dodał jednak, że trzeba zaczekać na konkretne rozwiązania. Podkreślił, że problem musi zostać rozwiązany w sposób ustawowy. Minister i wiceminister sprawiedliwości w obecności prezesa PiS-u zaprezentowali założenia projektu ustawy, która ustanawia komisję weryfikacyjną do spraw reprywatyzacji. Intencją jest rozwiązanie nieprawidłowości, do których dochodziło w procesie zwracania gruntów i nieruchomości w Warszawie. Już teraz pojawiają się głosy, że ustawa może naruszyć konstytucję. Sprawę w Polskim Radiu 24 komentowali goście Konrada Kołodziejskiego w debacie dnia. Jakub Dymek, publicysta krytyki politycznej, obawia się, że prace komisji zostaną upolitycznione. Jeżeli postawimy sprawę priorytetowo krzywdy ludzkiej, jaka zachodziła i dalej zachodzi we Warszawie i innych miast Polski, to oczywiście, że uwolnimy się od etykietek partyjnych i zaczniemy rozmawiać o konkretnych sprawach, nadużyciach, o zaniedbaniach, do jakich przy pobłażliwym spojrzeniu całej klasy politycznej dochodziło. Jeżeli jednak jako pierwsze postawimy rozliczenia z poszczególnymi politykami i teorię układu, a także język wojny z establishmentem, jaki na scenę wprowadziło zeszłoroczne zwycięstwo PiS-u, to taka rozmowa nie będzie możliwa. A całej debaty można posłuchać na naszej stronie internetowej. Autopromocja. Polskie Radio 24. Przewidywanie przyszłości jest znacznie trudniejsze niż komentowanie tego, co się już zdarzyło. Ci, którzy mylą się w swoich przewidywaniach, często są potem piętnowani, wyklikiwani. Niesłusznie, bo nie myli się ten, kto nic nie mówi. Dlatego podejmiemy ryzyko tworzenia prognoz w programie Wróżenie z faktem. Co tydzień będziemy się starali przewidzieć, co w nadchodzących dniach będzie ważne, ciekawe, może nawet przełomowe. Wróżenie z faktów zapraszam do Polskiego Radia 24 w każdą niedzielę o 18:15. Łukasz Warzecha, do usłyszenia. Autopromocja. Informacje dnia w skrócie. Przed mikrofonem Robert Kawka. Tak,
Arsenal Londyn wygrał na własnym stadionie z Ludogorecem Razgrad 6-0 w meczu grupy A piłkarskiej Ligi Mistrzów. W innym spotkaniu tej grupy Paris Saint-Germain pokonał FC Basel 3-0. W 83 minucie z ławki rezerwowej paryskiej drużyny na boisko wszedł pomocnik reprezentacji Polski Grzegorz Krychowiak. W grupie B piłkarze Napoli przegrali przed własną publicznością z Beşiktaşem Stambuł 2-3. Do 82 minuty w barwach gospodarzy grał reprezentant Polski Piotr Zieliński. W innym spotkaniu tej grupy Dynamo Kijów przegrało u siebie z Benficą Lizbona 0-2. W grupie C Barcelona pokonała u siebie Manchester City 4-0. W innym spotkaniu tej grupy Celtic Glasgow przegrał z Borussią Mönchengladbach 0-2. W grupie D piłkarze Bayernu Monachium pokonali przed własną publicznością PSV Eindhoven 4-1. Jedną z bramek dla mistrzów Niemiec zdobył napastnik reprezentacji Polski Robert Lewandowski. W drugim spotkaniu tej grupy FK Rostów przegrało z Atletico Madryt 0-1. Koszykarze Rosy Radom od zwycięstwa rozpoczęli rozgrywki Ligi Mistrzów FIBA. Podopieczni trenera Wojciecha Kamińskiego pokonali we własnej hali PAOK Saloniki 93-85 po 3 dogrywkach. To ogromny sukces drużyny, klubu i miasta, podkreślił trener Kamiński. Pierwsza wygrana w Basketball Champions League, do tego z bardzo zacnym przeciwnikiem. Myślę, że na koszykarskiej mapie Europy jest to bardzo żadna drużyna, która może nie jest najlepszą w Grecji, bo wiadomo, że tam Panathinaikos i Olympiakos rządzi, ale to jest drużyna leżąca od czołówki, więc cieszymy się ogromnie. No, to jest ogromny sukces, myślę, dla nas, jako sztabu, dla zawodników, dla drużyny, dla naszych sponsorów i myślę, że też dla mieszkańców Radomia. W drugiej kolejce 25 października Radomianie zagrają na wyjeździe z łotewskim Ventspilsem. Adrian Tekliński został wicemistrzem Europy w kolarstwie torowym w wyścigu Scratch. Na torze w San Quentin pod Paryżem triumfował Szwajcar Gael Suter. W 2015 roku Tekliński zdobył brązowy medal w tej konkurencji na imprezie tej rangi. Mistrzyni olimpijska z Vancouver i siedmiokrotna mistrzyni świata w biegach narciarskich Therese Johaug została zawieszona na 2 miesiące przez norweską agencję antydopingową. Norweżkę przyłapano na dopingu, gdy wykryto u niej ślady sterydu anabolicznego. Niedozwolona substancja pojawiła się w jej organizmie po tym, jak w sierpniu Johaug stosowała krem, który miał jej pomóc na oparzenie słoneczne ust. Anstein je... Jenny Jedal z norweskiej agencji antydopingowej powiedział na konferencji prasowej, że każdy zawodnik jest osobiście odpowiedzialny za to, jakie preparaty przyjmuje. W przepisach wyraźnie zapisano, że zawodnik ma obowiązek wiedzieć, jakie przyjmuje leki. On ponosi pełną odpowiedzialność. W tym wypadku zostało to zaniedbane. Sprawa cały czas jest badana. Therese Johaug jest zawieszona do 18 grudnia. W tym czasie nie wolno jej uczestniczyć w zawodach ani w zorganizowanych treningach. Narciarka tłumaczy, że krem dostała od lekarza norweskiej kadry, który zapewnił ją, że preparat nie zawiera niedozwolonych substancji. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Już niecałe 27 minut do godziny pierwszej. Zapraszam na ciąg dalszy magazynu informacyjnego 24 godziny w Polsce i na świecie. Przy mikrofonie Witold Tabaka. 24 godziny w Polsce i na świecie. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Unijni przywódcy mają ostro potępić Rosję za jej naloty na Syrię. Polskie Radio dowiedziało się nieoficjalnie, że taki zapis znalazł się w projekcie wniosków na dwudniowy szczyt, który jutro rozpoczyna się w Brukseli. Beata Płomecka. Fragment wniosków ze szczytu dotyczący Rosji jest częściowo powtórzeniem wspólnego oświadczenia unijnych ministrów spraw zagranicznych z poniedziałku. Tam też znalazło się potępienie Moskwy i było wezwanie do zaprzestania nalotów, które powodują ofiary wśród ludności cywilnej. Ministrowie poszli jednak jeszcze dalej i napisali, że te działania mogą być uznane za zbrodnie wojenne, ale nie zagrozili wtedy sankcjami Rosji, czego domagały się m.in. Francja, Wielka Brytania i współrządzący w Niemczech chadecy. W projekcie wniosków przygotowanym na szczyt groźby sankcji również nie ma. Rosja będzie jednym z tematów spotkania unijnych liderów. O relacjach na linii Bruksela-Moskwa europejscy przywódcy mają rozmawiać jutro podczas kolacji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W tym tygodniu ruszył brytyjski program sprowadzenia dużej grupy nieletnich azylantów oczekujących na przesiedlenie do Anglii z tak zwanej dżungli obozu uchodźczego w Calais po francuskiej stronie kanału La Manche. Media zwracają uwagę, że część przybyłych nie wygląda na młodocianych. Z Londynu Grzegorz Drymer. W doniesieniach z obozu często słyszy się o przemocy, nierządzie i innych niebezpieczeństwach czyhających na samotne dzieci i nastolatków ze strony rządzących dżunglą gangów przemytników.
ale wśród pierwszych prawie 40 rogatych dzieci przybyłych w tym tygodniu byli również rośli młodzi mężczyźni na oko dobrze pod 30. Posłowie do Izby Gmin zażądali wyjaśnień, jak Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zamierza zweryfikować ich wiek. Nikt z przybyłych nie ma dokumentów tożsamości, a choć część ma w Wielkiej Brytanii rodziny, ich świadectwo niekoniecznie musi pokrywać się z prawdą. Najbardziej skuteczną metodą ustalenia przybliżonego wieku byłyby testy uzębienia, ale obrońcy praw uchodźców protestują, że prawo zabrania takich badań bez zgody rodziców, którzy przebywają najczęściej w odległych krajach. W zeszłym roku wyszło na jaw, że 370 rzekomych młodocianych azylantów to dorośli, a w ciągu minionej dekady na 11 tysięcy wątpliwych przypadków brytyjskie władze odrzuciły podania prawie 5 tysiącom azylantów, którzy próbowali fałszować swój wiek. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drynar, Londyn. Utrzymanie uchodźców przebywających we Włoszech kosztuje ponad 1 miliard euro rocznie. Jednocześnie tamtejszy rząd stworzył fundusz wynagradzający gościnność, której udziela imigrantom co czwarta włoska gmina. Marek Lenert. Informację tę podał w parlamencie szef Departamentu Praw Obywatelskich i Uchodźców Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Mario Morcone. Wysoki funkcjonariusz nie ukrywał niezadowolenia z faktu, że Włochy nadal są na cenzurowanym, jak się wyraził, pod lupą w związku z polityką imigracyjną. Jego kraj spełnił wszystkie zalecenia wspólnoty międzynarodowej, organizując punkty identyfikacji i rejestracji migrantów i stwarzając dla nich ośrodki zamknięte. Inni natomiast nie wywiązali się ze zobowiązań. Dotyczy to przede wszystkim tak zwanej relokacji. Poinformował, że Włosi mają z nią kłopoty także na swoim terytorium. Na przyjęcie imigrantów zgodziło się 2600 gmin na 8 tysięcy. W dowód wdzięczności mają one dostęp do specjalnego funduszu, na którym jest w tym roku suma 100 milionów euro. Marek Lenner, Polskie Radio, Rzym. W Jemenie od północy, czyli od naszego czasu od 23, zacznie obowiązywać zawieszenie broni. Na 72 godziny trwający rozejm zgodziła się koalicja sił arabskich dowodzona przez Arabię Saudyjską i wspierani przez Iran szyiccy wojownicy Huti. A więcej na ten temat Anna Dudzińska. Do natychmiastowego zawieszenia broni wezwały strony konfliktu Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. Kraje te popierają prowadzoną przez rząd w Rijadzie kampanię zbrojną. Do eskalacji konfliktu doszło kilka dni temu, gdy w wyniku nalotu w stolicy kraju Sanie zginęło 140 osób uczestniczących w uroczystościach pogrzebowych. Wysłannik Organizacji Narodów Zjednoczonych wyraził przekonanie, że obecny rozejm może być pierwszym krokiem na drodze do zakończenia wojny. Ismail Sheikh Ahmad podkreśla, że 72 godziny spokoju pozwolą międzynarodowym organizacjom humanitarnym dostarczyć pomoc. W wielu częściach Jemenu miejscowa ludność ma ograniczony dostęp do pożywienia i środków medycznych. Chaos w Jemenie trwa od 2011 roku, międzynarodowy konflikt zbrojny od 19 miesięcy. Południowa część kraju jest kontrolowana przez rząd, popierany przez koalicję międzynarodową, której przewodzi Arabia Saudyjska. W wojnę zaangażowany jest również Iran, popierający drugą stronę konfliktu, szyickich wojowników Huti. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. Władze Libanu pochwaliły rząd Iraku za rozpoczęcie ofensywy na Mosul. Zdaniem szefa libańskiej dyplomacji Bagdad ostatecznie odzyska kontrolę nad największym w tej chwili irackim miastem kontrolowanym przez bojowników z tak zwanego państwa islamskiego. Z Bejrutu Michał Strzałkowski. Minister spraw zagranicznych Libanu, Gebran Basil, pogratulował oficjalnie władzom w Bagdadzie rozpoczęcia ofensywy. Jak oświadczył, spodziewa się, że irackie siły zbrojne szybko przejmą kontrolę nad kolejnymi częściami miasta, które bojownicy państwa islamskiego zajęli w czerwcu 2014 roku. Pochwalił irackie wojska za odbicie w ciągu pierwszych dwóch dni ofensywy kilku wiosek wokół Mosulu. Jak informował minister Basil, w Bejrucie pilnie śledzi się doniesienia z frontu, bowiem państwo islamskie i muzułmańscy radykałowie to wspólny wróg Libanu i Iraku. Nam tak samo zależy na tym, aby całkowicie usunąć tę ekstremistyczną organizację z Bliskiego Wschodu, zapewniał podczas konferencji prasowej. Zdaniem ekspertów walki o Mosul mogą jednak trwać przynajmniej kilka miesięcy. W mieście wciąż są także setki tysięcy cywilów, którzy będą starali się uciec z oblężonego miasta. Z Bejrutu Michał Strzałkowski, Polskie Radio. A teraz w 24 godzinach amerykańska kampania wyborcza. Już tylko godziny dzielą kandydatów w amerykańskich wyborach prezydenckich od trzeciej debaty telewizyjnej.
dalej. Według komentatorów Donald Trump musi pokonać Hillary Clinton, by mieć szansę na zwycięstwo w walce o Biały Dom. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski. Choć amerykańskie wybory prezydenckie formalnie odbędą się 8 listopada, w 30 stanach już trwa tak zwane wczesne głosowanie. Według wstępnych danych swoje głosy oddało dotychczas ponad 2 miliony Amerykanów. To między innymi dlatego Donald Trump ma niewiele czasu, by zmienić dynamikę kampanii i odrobić stratę do Hillary Clinton. Na razie kandydatka demokratów wyraźnie prowadzi w sondażach. W niektórych ma ponad 10 punktów procentowych przewagi nad Donaldem Trumpem. Dzisiejsza debata odbędzie się w Las Vegas i tak jak poprzednie potrwa 90 minut. Poprowadzi ją prezenter telewizji Fox News Chris Wallace. Dziennikarz zapowiedział, że będzie pytał zarówno o sprawy krajowe, takie jak budżet czy imigracja, jak i międzynarodowe. Wśród gości zaproszonych przez kandydata republikanów będzie Pat Smith, matka Amerykanina, który zginął w ataku na konsulat w Bengazji, a także przyrodni brat prezydenta Baracka Obamy, Malik Obama, który popiera w wyborach Donalda Trumpa. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski, Polskie Radio.